Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Respondek. Być może niektórzy mnie znają, bo jestem trochę aktorem, trochę kabareciarzem, trochę śpiewam, więc generalnie powinienem być znany. Ale w mojej branży mówi się tak, jeżeli pokonujesz samochodem 80 tysięcy rocznie, to jesteś przede wszystkim kierowcą. I z tego się bardzo cieszę. Uwielbiam prowadzić, lubię samochody. W towarzystwie znacznie bardziej wolę rozmawiać o pięknych autach niż o czymś innym. I dlatego bardzo się cieszę, że w tym miejscu, Audi Centrum Gliwice, miałem niedawno niebywałą przyjemność prowadzić prezentację nowego, topowego modelu tej marki Audi A8. W trakcie tej prapremiery miałem do dyspozycji tylko czysto dziennikarskie informacje na temat tego samochodu, gdyż był oczywiście owiany mgiełką tajemnicy. Ale niektóre z tych informacji brzmiały tak fantastycznie, tak nieprawdopodobnie, tak kosmicznie, dlatego poprosiłem dealera, żeby dał mi to auto na jeden dzień, żebym mógł sprawdzić, czy ta teoria przekłada się w praktyce. Czy ten samochód mi się podoba? Odpowiem jak pewien rosyjski oligarcha przechadzający się w paryskim Luwrze, zapytany, no i jak? Odpowiedział, skromnie, ale ładnie. I taki jest właśnie ten samochód. On ma wszelkie skarby, brylanty, diamenty, ale one nie krzyczą. One po prostu przydają się wtedy, kiedy będą potrzebne. Ten przód nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. Jest podobny do innych modeli tej marki. Może dlatego, że ja nie lubię grillować, a tutaj widzę największy grill, jaki w samochodzie osobowym kiedykolwiek widziałem. Natomiast tył jest dziełem sztuki, jest najpiękniejszym tyłkiem motoryzacyjnym, jaki kiedykolwiek widziałem. Ten tył jest piękny zarówno w dzień, jak i w nocy. Naprawdę gratuluję designerom, że wymyślili coś tak pięknego. Gdybym miał kiedyś jechać za tym samochodem, prawdopodobnie cały czas bym jechał, nigdy bym go nie wyprzedził, bo nie potrafiłbym nacieszyć wzroku takim pięknym widokiem. Zimno. Jest mi zimno. Jaka temperatura ma zostać ustawiona? No nie wiem, może jakieś 25 stopni. Z większą temperaturą do 25.0. Dziękuję Ci bardzo. Patrzcie, nawet rozumiem po śląsku. I takich właśnie bajerów ten samochód posiada tak dużo, że nie jestem w stanie Wam o wszystkim opowiedzieć, bo musielibyśmy nagrać, nie wiem, brazylijskiego tasiemca, którego nikt nie będzie oglądał. Więc może skupię się tylko na tym, co tak naprawdę robi wrażenie na kierowcy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak pięknie otworzyły się wloty powietrza. To jest taki bajer, który właściwie no, nie jest specjalnie ważny, żeby przejechać z punktu A do punktu B, ale to jest tak piękne, że czasami człowiek dla takiego detalu chciałby właśnie ten samochód posiadać. Usiadłem w środku na tych jakże wygodnych fotelach. Poczułem się jak w takim luksusowym apartamencie, a dotykając tej skóry stwierdziłem, że żadna kanapa skórzana w moim domu nie jest wykonana z tak delikatnej skóry. Żaden drewniany mebel nie jest wykonany z tak delikatnego, pięknego, szlachetnego drewna jak w tym samochodzie. No ale też zdałem sobie sprawę, że mój dom, który nie jest mały, bo ma prawie 300 metrów, nie jest tak drogi jak kilka metrów w tym samochodzie. Pierwszy raz w ogóle siedząc w tym
najnowszej generacji samochodzie, w którym nie ma przycisków, a są ekrany, touchpady, czy jak się to tam fachowo nazywa, pierwszy raz mi to nie przeszkadza, bo zazwyczaj one są gdzieś umieszczone tutaj na konsoli środkowej, gdzieś zasłaniają przednią szybę, a tutaj to jest jakby wszystko w takiej pięknej harmonii. No może to za bardzo się świeci, może za bardzo na tym osiada kurz, ale taka jest w tej chwili tendencja w samochodach premium, że to musi być piano, musi być błyszczące i tak tego prezes nie będzie sprzątał. No to proszę Państwa, jedziemy. Mówię jedziemy, chociaż to widać, ale tego może nie być słychać, dlatego to mówię. Oglądałem test nowego Audi A8 na YouTube, gdzie dziennikarz prowadzący powiedział, że ten samochód nie jest tak wyciszony, jak Audi obiecuje. Ja nie wiem, czym jeździ kolega dziennikarz na co dzień, pewnie Bentleyem albo Maybachem, bo dla mnie to auto jest najcichszym spalinowym samochodem, jakim kiedykolwiek jeździłem, a poza tym jest najbardziej komfortowym samochodem, jakim jeździłem. I na ten komfort no pewnie składa się wiele rzeczy. I wyciszony silnik, i podwójne szyby w oknach, i te no, przewygodne fotele, nie do opisania. Audi chwali się, że ten samochód dzięki wielu czujnikom, kamerom, laserom i innym bajerom ma zdolność rozpoznawania, wczesnego rozpoznawania przeszkód na drodze. I w momencie, kiedy rozpozna taką przeszkodę, dostosowuje odpowiednio miękkość zawieszenia do jej pokonania. To znaczy, że pasażer w środku ma to jak najmniej odczuć. Powiem Wam zupełnie szczerze, chociaż to tak trochę brzmi jak z bajki, to naprawdę działa. Moje koleżance ten samochód by się nie podobał, dlatego że ona twierdzi, im więcej przycisków, tym lepsze jest auto. Natomiast tutaj nie ma w ogóle żadnych przycisków. Wszystko wyświetla się na tych dwóch ekranach dotykowych. Przy okazji ten dotyk nie działa wcale tak delikatnie, moim zdaniem bardzo dobrze, bo tutaj trzeba trochę mocniej przycisnąć, usłyszeć dźwięk, że coś zadziałało i dopiero wtedy to działa. To jest bardzo dobry pomysł, brawo Audi. Przecież można by sobie niechcący włączyć nie wiem ile różnych aplikacji, a potem dziwić się, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. Jest jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Testując ten autonomiczny styl jazdy, jeżeli mogę to tak nazwać, tego samochodu, czyli on posiada wszystkie możliwości, żeby prowadzić sam, żeby sam wjechać do garażu, żeby sam zaparkować i okej. Nie wiem, czy jest to warte tych wszystkich pieniędzy, natomiast jest jedna rzecz, która wprowadziła mnie w zdumienie. Testowałem ten system, ustawiłem wszystkie parametry i nie wiem, czy to jest dozwolone, czy nie, ale w bardzo bezpiecznym miejscu puściłem kierownicę. Samochód oczywiście jedzie między pasami, utrzymuje prędkość, ale po pewnym czasie daje mi sygnał, żebym położył ręce na kierownicy. Ja tego nie robię, jadę dalej, po czym samochód ponawia apel do kierowcy, łącznie z sygnałem dźwiękowym. Ja tego nie robię. Samochód ponawia apel, po czym szarpie mnie pasami, przyhamowuje, myśląc, że albo coś mi się stało, albo zasnąłem nad kierownicą. Ja oczywiście łapię w tym momencie kierownicę, ale gdybym tego nie zrobił, samochód zjechałby na pobocze, włączył światło awaryjne i wysłałby sygnał, że kierowcy coś prawdopodobnie się stało. I tutaj wykładanie tych olbrzymich pieniędzy za te wszystkie systemy ma sens, bo może uratować Ci życie. Mój jedyny dzień z tym samochodem dobiega końca. Niestety. Pewnie chcecie wiedzieć, czy moim zdaniem jest wart tych pieniędzy i czy gdybym je miał,
czy bym go kupił? I ktoś powie, przecież skóra, drewno, silnik jest w samochodach o wiele, wiele tańszych. Tak, ale to nie jest ta skóra, to drewno, ani ten silnik. Każda część tego samochodu, czy to jest lusterko, czy listwa ozdobna, moim zdaniem jest warta tych pieniędzy. Zazwyczaj nikomu niczego nie zazdroszczę, ale w tym przypadku jest wyjątek. Zazdroszczę i gratuluję tym, którzy będą mogli pojeździć sobie tym samochodem dłużej niż tak jak w moim przypadku, tylko jeden dzień. Pozdrawiam.